ty robisz? Co? Odrywasz mnie? Tak. Widziałam. Policja, nie ruszaj się z Kinsenu. Co? To była przykrywka. Próbowałeś poderwać dziewczynę? Myślałem, że mam mniej szansę. Spójrz na siebie. Założyłem koszulę. Niewyprasowaną. Baza, przyślijcie posiłki. Ja nie chciałem, moja biologia mnie do tego zmusiła. Tak, myślał, że jest dość pewny siebie, żeby rozmawiać z ładną dziewczyną. To wszystko wina biologii. O cholera, humanista. Pewnie lubisz się przytulać do kobiet, co? To takie mięciutkie i ciepłe. Dość tego na ziemię. Żyw sobie nie weźmiecie. Ej, spokojnie. Baza, bądźcie ostrożni, on ma żelazko. I nie zawaham ci go użyć. Posłuchaj, to nie jest warte takiego ryzyka. Wypraszuję ją. To nic nie da. Kobiety chcą od facetów w pewności siebie, ogarnięcia życiowego i inteligencji, a nie żeby wyglądał jak model z układu. Kłamiesz! Poważnie, pogadaj z koleżankami. Ja nie mam koleżanek. Mój Boże, ty biedny sukinsynu. Posłuchaj, odłóż to żelazko i porozmawiajmy, nim komuś stanie się krzywda. Nie! Ja też kiedyś nie potrafiłem poderwać kobiety, ale w końcu mi się udało i poznałem koleżankę mojego kolegi. Ale ja nie chcę ograniczać się do kręgu moich znajomych, jest tyle wspaniałych kobiet. Wiem, ale ty nie potrafisz rozmawiać z kobietami. Kłamałem. Tak naprawdę to nie jest żelazko. Jezu! Odłóż to! Jezu... Nie mogłeś po prostu użyć Tindera? Wpisanie przez internet jest jeszcze gorszy i słabo wychodzę na zdjęciach. Wiem. Ja też. Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to były Polecjanki. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zasubskrybuj i obejrzyj inne moje filmy. I poczuj trochę tego dobrego, tej dobrej energii, tak jak Erytorium. I zobacz, tutaj taką typiarę.